Justyna Wojciechowska, TV Reklama. Jest ze mną pan Jacek Morański. Witam, witam ciebie i twoich widzów. Jesteśmy świeżo po Zadymce. To było bardzo emocjonujące. Jak pan oceni w ogóle całość? Tak w kilku słowach. No to ja zacznę od komplementu, tylko żeby ten komplement nie okazało się, że ja ciebie obrażam. Masz urodę południowo-włoską, sycylijską. Nie ma tu, nawiązując do tego, co próbowano mi wmówić, że obrażam partnerkę Pawła Jóźwiaka. Więc podkreślam na początku, masz urodę włoską. Jeżeli ktoś wymyśli sobie albo ktoś pomyśli, że i stanie w twojej obronie, że ja ciebie obraziłem, no to będzie idiotą jak Paweł Jóźwiak. No, ty... A dziękuję bardzo w takim razie. Za to, że Paweł Jóźwiak jest idiotą, czy za... za komplement. W takim razie... Jeżeli dziękujesz, to już w tym momencie przecinasz możliwość ingerencji Pawła Jóźwiaka i obronę twojej czci, że rzekomo naruszonej przez Jacka Murańskiego, no bo to był komplement. No, dokładnie jak komplementem było nazwanie jego partnerki kobietą o właściwościach sycylijskiej kobiety, no, czyli kobiety lojalnej, wiernej i absolutnie oddanej, no bo wystarczy przeczytać sobie, jaka jest sycylijska kobieta, jakie ma znamiona, jakie ma właściwości kobieta sycylijska. Czyli według pana to zostało po prostu źle odebrane, tak? Zostało celowo tak przeinterpretowane, celowo zostało wycięte, żeby zmanipulować tym, żeby nałożona została cenzura na coś, na co w ogóle nie powinna być, bo tam niczego nie było obraźliwego. Po to, żeby rozgrywać, grillować temat, jaki to Jacek Murański jest niedobry, jak to rzekomo obraża rodziny, dzieci, te partnerki, no bzdura, no nigdy nie obrażał, nigdy nie było takiej sytuacji, no więc jeszcze robi to Jóźwiak z największym hejterem po śmierci, największym pośmiertnym hejterem mojego syna, czyli z Tomaszem Matysiakiem, no to jest już w ogóle... Czy według pana powinno się właśnie cenzurować takie materiały? No tam nie było czego, jeżeli jest coś do cenzurowania, No to tak, ale tam nie było czego cenzurować. No to była pierwsza historia, pierwszy raz historia MMA.pl została nałożona autocenzura. No to na materiał, gdzie no to dlatego ich złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. I dopiero zmiękła im rura. Ja pierw może pokażę tego Tomasza Matysiaka i tego, jak kilka dni po śmierci mojego dziecka tak kipiał z radości, że zamówił sobie szczękę z napisem Murana i z taką oto radosną gębą, przebierając swoimi nóżkami, wyrażał radość z powodu śmierci mojego dziecka. I to jest nowy ziomek, nowy przyjaciel, gdzie wypłakuje się mu Paweł Jóźwiak, mój rzekomo kolega, w rękaw, nazywając mnie hejterem za nazwanie jego kobiety sycylijską kobietą. I Pytanie było o to, czy materiały można cenzurować. Tam, gdzie jest coś do ocenzurowania, to tak, ale to niech Państwo sobie sami wyrobią zdanie, czy było tutaj co cenzurować. No ale wracając do tematu. Złapał kozak Tatarzyna, Tatarzyn za łeb trzyma. Dlaczego tak powiedziałem? Ponieważ dopiero im rura zmiękła, bo chcieli grać tym tematem. Bo było tak, że Adrian Węgierski nagrywał mnie i redaktora Cichego, a Adriana Węgierskiego... Mnie i redaktora Cichego nagrywała moja żona. No i pokazaliśmy im próbkę tego materiału. I dopiero wtedy, kiedy się zorientowali, że my mamy ten materiał i że możemy udowodnić, że nie ma tam niczego, nagle się okazuje, że Paweł Jóźwiak jest otwarty i chętny na to, żeby mówić o tym, co było w tym materiale. Bo już wiedział, że nie będą mogli przekłamywać, przeinterpretowywać, obrzucać mnie jakimiś obelgami, jako to rzekomo obraziłem kobietę, no bzdura. I wtedy dopiero się nagle okazało, że proszę bardzo, bardzo chętnie jest na to, jeżeli jest taki chętny na to, żeby o tym mówić, to czemu nałożył cenzurę? Czemu kazał wyciąć ten materiał? No po to, żeby tym grać. Przecież nie w obronie swojej narzeczonej, bo jeżeli ktoś jej zrobił krzywdę, to Paweł Jóźwiak w tym momencie. No bo właściwie z igły się zrobiły widły. Z niczego. Bo... Mogło to nie wyjść na światło dzienne. Ale tam nic nie było takiego, żeby ktoś się na tym skupił. To teraz jest to przedmiotem dyskusji, rozmowy. Na całą Polskę to wyrzucił. No kto? Dlatego podkreślam jeszcze raz. Ja wiedziałem, że Paweł jest misiem o niewielkim rozumku. I wiedziałem, że jest głupi. Przy czym nie, to nie jest obraźliwe, to jest diagnoza. Ale Paweł Jóźwiak, zmieniam zdanie. On nie jest głupi. On jest turbo głupi. To jest turbo debil. No bo zrobić coś takiego własnej narzeczonej, co on zrobił? No,
Bez komentarza. A co pan myśli o walce właśnie, podwójnej walce na jednej gali? Paweł Jóźwiak zadeklarował się, że zawalczy najpierw z panem, a później z Redem. Czy myśli pan, że on tak uważa, że pójdzie mu na tyle dobrze, że da radę wyjść kondycyjnie nawet chociażby do drugiej walki właśnie z Redem? Nie ma żadnej, nie ma takiej możliwości. Jeżeli już, bo jeżeli będzie podpisany kontrakt i ktoś wyjdzie z Redem, to będę ja. Na razie nie jestem podpisany. Bardzo chętnie, bo chociażby z uwagi na to, że są mi znane te relacje Reda i Konrada Niewolskiego, czyli też największego hejtera mojej rodziny, mojej żony, mojego syna, mojego hejtera od lat, który tam opowiada jakieś absurdalne rzeczy na nasz temat, że jakieś dzieci porywaliśmy, sprzedawaliśmy z sędziami, prokuratorami, policjantami, no absolutne dyrdymały. No teraz do tego towarzystwa najpierw dołączył do tego towarzystwa powtarzającego te brednie za Najmanem, za Niewolskim. Najman, Matysiak, no a teraz jeszcze ku mojemu zdziwieniu Paweł Jóźwiak. No, dlatego powiedziałem też, wiele razy to powtórzyłem, że wiem, co czuje Kasiusz, jaki smród hipokryzji czuje, patrząc na Pawła Jóźwiaka. Bo ja czuję to samo, bo podobnie jak Kasiusz, uważałem go za kolegę i za dobrego znajomego. Właśnie Don Kasiu jest teraz za panem. Ogólnie jeśli chodzi o walki, no to stawia na pana. Czy jest pan zaskoczony tym? Nie, no Kasiusz jest z Gdańska, ja trenuję z osobami, z Krzyszkiem Rytą, z ludźmi, którzy też pracowali i pracują w dalszym ciągu. No Krzysiek Ryta jest zawodnikiem Gromdy, z Filipem Miszczakiem pracujemy. No, Kasiusz jest jakby z tego samego środowiska, no i wymieniają się pewnie informacjami. Także to nie jest kwestia sympatii, chociaż pewnie też, no bo łączy nas wspólne, może co mnie łączy z Kasiuszem? No wspólne zaskoczenie hipokryzją, takim smrodem hipokryzji, zaprezentowanym przez Pawła Jóźwiaka, to mnie łączy. Ale nie z tego powodu stawia na mnie sportowo. No stawia na mnie sportowo, no bo wie, co jest pięć. No wie, że te trzy tygodnie treningu jakby pozwalają mu wydać taką opinię, no na podstawie rozmów pewnie z moimi trenerami. Arek Tańcula też jest za panem, stawia na pana. Powiedział, że jest pan ciężki do znokautowania. Czy jest pan zaskoczony takimi słowami? No to bo kiedyś mieliście właśnie duży konflikt, o którym mówiła cała Polska. Rozdzielmy to. Stawia na mnie, a jest za mną. To są dwie różne sprawy. To on stawia na mnie sportowo, jest, tak. A nie jest za mną, tylko stawia na mnie. Tak, no ale mówi, że właśnie ma pan dużo większe możliwości i że to pan wygra w tej walce po prostu. No bo wie, co mówi, no bo bił się ze mną. No to wie, że właściwie... No, uderzył we mnie w pierwszej walce, gdzie walczyłem z zerwanym bicepsem, 148 czystych ciosów, tak statystyki pokazują, no i mnie nie powalił, więc wie, co mówi. No, no w drugiej walce nastawił się na kolana, tam bezkarnie włożył tam koło 40 kolan. No wie, co mówi, no tyle. A propos Arka Tańculi, to Murańscy mają z nim 0-4, no i tak to się nie zakończy na pewno. Marcin Najman powiedział, że wrócił pan do walk, że miał pan wrócić tylko na turniej High League, a jest pan teraz na Prime. Jak pan się do tego odniesie? W ogóle się do tego nie będę odnosił, do słów Marcina Najmana. Marcin Najman twierdził też, że nie byłem podpisany na walkę 2x2 z nim. No, teraz Paweł Bomba to wyjaśnił. Powiedział, że tak, no, że była taka podpisana walka 2x2 na marzec, gdzie nie doszło do tej walki, bo zdarzyła się tragedia. Mój syn miał wypadek. Stracił życie i po prostu do walki nie doszło i teraz zarówno Jóźwiak, jak i Najman stawiają mi jakiś, nie wiem, zarzut, że ja do walki nie podjąłem. No jak, no w lutym zmarło mi dziecko, miałem wychodzić do walki. To jest chore, no być może każdy z nich, oceniają po sobie, no pewnie zarówno Najman, jak i Jóźwiak by tak zrobili. Ja tak nie zrobiłem, ale wracając do tego, no to myślę, że wyjaśnienie Pawła Bomby, który potwierdził, że był podpisany na taką walkę, no to zaprzecza całkowicie temu, co głosi Najman, a powtarza za nim Jóźwiak, więc ja nie będę komentował słów Marcina Najmana, patologicznego kłamcy. No. Marcin Najman powiedział, że nie dojdzie do walki właśnie między wami, bo pan się go boi. Padły takie słowa i pytanie właśnie, jak pan to skomentuje? No tak się go boję, jak Jóźwiaka się boję, no boję się go, no. No, nie ma co komentować. No. No to jak się boję Jóźwiaka, to zobaczy Najman 1 lipca, jak się po nim przejdę. A jakie ma pan relacje właśnie teraz z Arkiem Tańculą?
Żadnych. No żadnych, tu mi pani mówi, że jakoby się tam wypowiedział się na temat tego, jak obstawia tą walkę. Tylko mówię, rozróżnijmy to. To, że tańcula mówi, że ja wygram, to nie znaczy, że jest za mną, tylko on obstawia walkę. Nie zapominaj, co on zrobił. No tyle, poza tym tańcula był pierwszy. Tańcula był pierwszy, który rzucił ten hejt obrzydliwy w kierunku mojego syna, sugerując, że popełnił samobójstwo, a ja jestem tego powodem, tego samobójstwa. No ohydna postać, nie będę tego kontynuował, jeśli chodzi o tańcule. Zauważyłam, że jest pan niezadowolony z tego, że... Właśnie, odnośnie tego wątku tańculi, to jest on świetnie, świetnie opisany w filmie, który powstał pana Boro. Hating dostępny jest zarówno... On był premierę miał kinową w Poznaniu, w kinie pałacowym, a w tej chwili, tak, 8 czerwca miał premierę, w tej chwili będzie w wybranych kinach w Polsce i będzie na festiwalach. Odsyłam do tego filmu i jakby ten film naprawdę pokazuje jak, na czym polega ten hejt i na czym polega takie skakanie po osobach, które już nie mogą się bronić, czyli bo zmarli się bronić nie mogą. I między innymi w wykonaniu wspomnianego tutaj Arka Tańculi. Zauważyłam, że jeśli chodzi o walkę z Pawłem Jóźwiakiem, nie spodobało się panu to, że zdecydował się na boks birmański bez uderzenia w głowę. Dlaczego? I czy to pomogłoby panu w jakiś sposób właśnie wygrać? No to podniosłoby atmosferę tej walki, no bo... Nie jesteśmy zawodowymi sportowcami, więc im więcej będzie narzędzi nam danych, między innymi głowa, uderzenia głową jest takim dodatkowym narzędziem, tym większe emocje. No. Paweł Jóźwiak był taki chętny, kiedy zdradził Kasiusza i jakby przymusił Kasiusza poprzez reakcję czatu do tego, żeby Kasiusz wyszedł do Zadory, gdzie to nie było na pewno na rękę, bo to jest klasyczny bokser Kasiusz, żeby bił się w małych rękawicach z Zadorą. Więc taki był chętny, tak chciał podkręcać, ale te kasztany wyciągał nie swoimi rączkami, tylko rękami Kasiusza wyciągał kasztany. A teraz, kiedy ma możliwość dania show, bo tak często podkreśla, dajmy ludziom show, no to ja mówię, dajmy ludziom show. No to protestuję przeciwko uderzeniom z główki podczas walki rzekomo w boksie birmańskim. No jak ja piję kawę, to chcę, żeby to była kawa z kofeiną. Jak piję piwo, no to też wolałbym, żeby było z alkoholem niż bez alkoholu, no bo to ściema. No więc albo sprzedajemy ludziom prawdę, albo sprzedajemy ludziom ściemę. Paweł Jóźwiak chce sprzedawać ściemę. Ja bym chciał, żeby to była prawdziwa walka w boksie birmańskim, a nie żeby była tylko nazwana w boksie birmańskim, a faktycznie byłaby z walką w zwykłym K1 albo w boksie tajskim. No to nie sprzedawajmy kłamstwa. Paweł Jóźwiak, apeluję do ciebie, nie sprzedawaj ludziom kitu. No. Podpisałeś boks birmański? Nie protestuj. Przyjmij warunki uderzenia głową. Pan powiedział, że Paweł właśnie boi się o swoje tureckie zęby. To było takie prześmiewcze, czy naprawdę pan myśli, że właśnie boi się o zęby, że zrobił sobie zęby i teraz może je stracić? Przez pana uderzenia? Nie, no to był argument, którego on użył w rozmowach, negocjacjach kontraktowych, że zrobił sobie w Turcji nową szufladę, no, nowe zęby sobie wstawił sztuczne i teraz się o nie boi, dlatego nie chciałby, żeby były uderzenia z głowy. No to było jeden do jednego wypowiedź Pawła Jóźwiaka. Aha, bo ja myślałam właśnie, że chodzi o to, że pan po prostu tak powiedział. Nie. Prześmiewczo. Nie, on był w Turcji, robił sobie nową szufladę i... Takiego argumentu użył negocjacyjnego, że nie chce tej szuflady stracić i dlatego nie chciałby, żeby były uderzenia z głowy. Okay. Ostatnie pytanie. Tutaj konflikt Marcina Neumana z Arturem Binkowskim. Czy kojarzy pan w ogóle tą sytuację? I co pan o tym myśli? No, Artur Binkowski tam wspomniał o Neumanie, że to frajer. Tak, Marcin Neuman powiedział oczywistość. Marcin Neuman to frajer. I że jest w stanie to udowodnić. Ja wiem, że Marcin Neumann zawsze dał duszę diabłu. Chodzi właśnie o to białko. Tak, oczywiście Binkowski wie, co mówi. Tak. Czyli myśli pan, że jest w stanie udowodnić właśnie, że to białko istnieje, że jakby można to udowodnić? Tak, jestem przekonany, że Binkowski wie, co mówi i że jest w stanie to udowodnić. Tak. Dobrze, w takim razie dziękuję. Już nie będę dłużej trzymać. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.